Joanna Przytakiewicz przemierza Polskę w ramach trasy Projekt Szczęście, która promuje wyjątkową książkę Nie bałam się o tym rozmawiać. Historie bez retuszu. Jedno ze spotkań odbyło się w Katowicach 21 lipca w fabryce porcelany. Był to jeden z 12 przystanków na trasie. Joanna Przytakiewicz to założycielka marki Lamania oraz projektu Era Nowych Kobiet. Przedsięwzięcie to ma na celu inspirować kobiety do tego, aby odważyły się walczyć o szczęście, aby nie zgadzały się na przemoc, na złe traktowanie w pracy czy w domu. Mamy spotkanie w ramach Era Nowych Kobiet, klub z akcji Projekt Szczęścia i akcji Nie boję się rozmawiać i nie boję się mówić o problemie, o sytuacji, z którą udało mi się przezwyciężyć. Nie boję się prosić o pomoc i skupiamy wokół siebie kobiety, które wzajemnie się wspierają, właśnie potrafią rozmawiać o tych problemach i walczyć o swoje szczęście. Książka Nie bałam się o tym rozmawiać to niezwykle intymny projekt, historie różnych kobiet. Bohaterek, które odsłaniając kawałek swojego prywatnego życia, przy okazji udowadniają, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Dzisiaj brak poczucia szczęścia Polek, bo o kobietach tu mówię, jest jednym z moim zdaniem i nie tylko moim, ale jednym z najbardziej dotkliwych problemów społecznych i gospodarczych, dlatego że Theresa May, zakładając 3 lata temu Ministerstwo do Spraw Samotności w Wielkiej Brytanii, stwierdziła, powtarzając za swoim rządem, że smutne i zmartwione społeczeństwo nie stworzy niczego wielkiego, a przede wszystkim nie wymyśli sposobu na to, jak mamy wyjść z kryzysu ekologicznego, gospodarczego. I to, że przeprowadzono badania w 2019 roku i okazało się, że tylko 21% Polek deklaruje, że jest szczęśliwa, jest bardzo smutnym i bardzo zatrważającym wynikiem, z którym zdecydowanie trzeba coś zrobić. Projekt kobiet, które przełamały tematy tabu, przełamały swego rodzaju stereotypy społeczne. I myślę, że Katowice idealnie się wpisują w miejsce, które je mogą gościć, gdyż Katowice też świetnie przełamały stereotypy jeszcze kilkadziesiąt, ba nawet kilkanaście lat temu. Miasto Katowice było odbrane jako miasto szare, brudne, miasto przemysłu ciężkiego. No jak widać dzisiaj jest to zdecydowana przeszłość, oczywiście nikt się nie odcina od korzeni, ale dziś to miasto jest miastem muzyki, miastem kultury, miastem przemysłu spotkań. Póki co projekt Era Nowych Kobiet cieszy się dużą popularnością. Zapraszamy do śledzenia trasy projektu Szczęście w mediach społecznościowych.